W artykule opublikowanym przez naukowców w czasopiśmie Geophysical Research Letters wybrzmiewa ostrzeżenie, że pod topniejącą na terenie Arktyki wieczną zmarzliną znajdują się ogromne pokłady rtęci. W sumie pod pokrywą lodową może się znajdować średnio 43 nanogramy rtęci na gram gleby. Jest to bardzo niepokojąca wiadomość, ponieważ rtęć jest niebezpiecznym pierwiastkiem chemicznym i może być szkodliwa w znacznie mniejszych ilościach niż dwutlenek węgla czy nawet metan. Już od dłuższego czasu wieczna zmarzlina stopniowo topnieje, a co za tym idzie, odsłania wcześniej niedostępne tajemnice Ziemi. Zespół amerykańskich geologów pod kierownictwem doktora Paula Schostera oszacował, że w wiecznej zmarzlinie znajduje się prawie 800 tysięcy ton rtęci. Jest to znacznie więcej niż wcześniej szacowano i ponad dwa razy więcej niż ilość rtęci znajdująca się we wszystkich ziemskich glebach, oceanie i atmosferze. Naukowcy sugerują, że rtęć jest przykryta zmarzliną od około 14 tysięcy lat. Badania przeprowadzone w ciągu ostatniej dekady ujawniły, że część z ogromnych pokładów tego niebezpiecznego pierwiastka już teraz stopniowo przedostaje się do Oceanu Arktycznego, a następnie do Atlantyku i Pacyfiku. Im szybciej będzie topnieć wieczna zmarzlina, tym szybciej oceany zostaną skażone. Wedle przewidywań, znaczna część tej rtęci dostanie się do wody już w następnym stuleciu. Będzie to miało bardzo tragiczne skutki dla wszystkich form życia na Ziemi. Rtęć niszczy błony biologiczne i łączy się z białkami organizmów, zakłócając przez to niezbędne do życia procesy biochemiczne. Jedne z wielu objawów zatruciem rtęcią to krwotoczne zapalenie jelit, niewydolność krążenia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej oraz uszkodzenie nerek i układu pokarmowego. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zasadniczo nie mamy jak temu zapobiec.